Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Dobra, ale oczywiście, słuchajcie, nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wleźli, oczywiście, za nim, prawda? Pięknie, Leon, zastrzeliłeś obraz. Okej, nie wzruszyło go to. Ej, proszę, proszę, Ada Wong. Znana już z drugiej części Resident Evil. Ktoś to wyglądał. A, i mamy, zobaczcie, jeszcze dodatkową amunicję w szufladzie. Fantastycznie. Dobra, więc pozbierać tak naprawdę sporo rzeczy. I tak, mamy tutaj roślinkę. Ja ją sobie może trochę przełożę w to miejsce. Teraz mniej miejsca w ekwipunku. Będzie trzeba trochę pozużywać zasobów. Bo na razie idzie to świetnie. Natomiast później może być już trochę gorzej. Okej, a tak czy siak, witam w kolejnym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten będzie wam się podobać. I schodzimy teraz, badamy rezydencję. No... naszego nowego towarzysza, prawda? Sprawdźmy kto. O, hello. No proszę. Zastałem go w dość niezręcznej sytuacji. Zostawisz mi coś? Nope. Dopiero się załatwiał. Czajcie? Ale coś tam było o cywilizowanych ludziach, ponieważ mają toalety. Jasne. Normalnie jak w cywilizacji. Budujemy, wiecie, toalety, pomniki i tak dalej. Tak się okazuje, że później jesteśmy, no, szefem tak naprawdę bandy krwiożerczych palantów, z których jedyne co interesuje to podbijanie kolejnych oczywiście ziem. No i pięknie mają wino. A wino da się zniszczyć? Dobra. Dobra, sprawdźmy sobie. Mamy maszynę do zapisywania, to fajnie. Jedyne co tak naprawdę, słuchajcie, mnie boli w tej grze, to brak takiego podejścia do zagadek, jak chociażby były w poprzednich częściach. Okej, okay, to on jest naprawdę fanem tego Lorda Sadlera. Co tu mamy jeszcze przy okazji? Otwórz to, proszę. Kolejny pesos. Cudownie. A domek nawet ładny, powiem szczerze. I mamy tutaj granat. Fantastycznie. Czy ja mam jeszcze możliwość zabrania granatu? Mam. O dziwo, jeszcze się wciśnie. I mogę tędy wejść? Nope. Ale możemy zapisać grę, ponieważ za chwilę będziemy mieli dość trudnego przeciwnika do pokonania, więc mam nadzieję, że się go uda załatwić w miarę płynnie. Świetnie. Jest to dość taka miejscówka przerażająca, którą ja wam powiem osobiście się trochę zawsze obawiałem. Super. Żeby to zrobić, to możemy sobie oczywiście tutaj stanąć i zrobić na przykład tak. Nie? Double headshot. No i teraz jeszcze jedną rzecz robimy. Ponieważ mamy idealny moment tak naprawdę do wykorzystania części z naszych granatów. Pięknie. Jeden. I chyba go to powali już dostatecznie. Tamta gra? Super. Nie, jeszcze wstaje. A to słuchajcie, to nie jest źle, bo będziemy mogli wykorzystać trzeci z naszych granatów. Pięknie. Jeżeli nadal będzie chciał się z nami bawić, no to jesteśmy w stanie go oczywiście potraktować tutaj strzelbą.
karabinem snajperskim. I to by chyba go powaliło dokumentnie. Tak. No i super. Słuchajcie, tylko że ja nie będę ulepszać na razie... Rubin. Nie będę na razie nie ulepszać, tylko nie będę przeładowywać tej broni, bo chcę sobie zrobić troszeczkę darmowej amunicji. Weźmiemy na pistolet. Pistolet przeładuję. A przy okazji sprawdźmy, co jest z tej strony. Bo tak jak mówiłem, ten przeciwnik potrafi dać mocno w kość. To był właśnie ten doktor Salvador. Czyli medyk wioskowy. Z tego co chyba kojarzę jakoś tak z fabularnie. Zróbmy sobie save'a. Może być dokładnie ten sam slot. Jak dojdziemy do sprzedawcy, no to wtedy ulepszymy sobie troszeczkę magazynek naszej snajperki. No właśnie, gdzie to będzie? Tu dochodzimy do wioski głównej. I teoretycznie powinniśmy pójść... Ja tak naprawdę nie wiem, czy do wioski głównej... Nie, do wioski głównej. Teoretycznie powinniśmy pójść w drugą stronę i tu jest kupiec, merchant. Merchant, znaczy się... Merchant. Merchant. Nigdy nie pamiętam, jak się wymawiał. I tu mamy gniazdo. To łatwo przeoczyć. Gniazdo oznacza spinelki. Tam jest jeszcze jedno gniazdo, więc będzie trzeba uważać. What? O, już nas zauważyła. Patrzcie, jaka harda. Z nożykiem do nas idzie. No trudno, nie lubimy krzywdzić kobiet. Ale będziesz wyjątkiem, młoda damo. Okay. O, i kolejna roślinka. Czy ja mam miejsce w ekwipunku? Jak najbardziej. Fantastycznie. No i słuchajcie, połączmy ją sobie. Dzięki czemu trochę zyskamy miejsca w ekwipunku. Nice. I co jest tam przed nami? Chyba będzie z nami cały komitet powitalny, z tego co kojarzę. No właśnie. Jak widzicie, jest ich tutaj sporo. Teoretycznie moglibyśmy wykorzystać granat, ale ja chyba sobie skorzystam ze snajperki jednak. Przeładuję broń. Trochę się od nich oddalę i postaram się ściągnąć może dwóch na jeden strzał. Trzeba się dobrze ustawić. O, na przykład tak. No. Pepki obok siebie, dziękuję. Jestem normalnie wyborowym snajperem. Wow. Jeżeli ktoś uważa, że nie umiem strzelać, niech to powie jeszcze raz. Dobra. Oczywiście mówiłem, że nie będę przeładowywać broni snajperskiej, ale w tej sytuacji jest to jednak... dopuszczalne. Było to jednak dopuszczalne. Czterech przeciwników za pomocą, wiecie, dwóch naboi. Czemu nie? Okej, to już mnie zauważyli, więc znowu może tą samą sztuczkę wykorzystamy. Słuchajcie. Nie wiem, czy to się właśnie opłaci. Pięknie. Okej, jeszcze jeden. Ale i teraz już zwykła broń. Jeszcze raz. Tam zaoszczędzona, tutaj trochę stracona amunicja. Tutaj zbieramy fanty, bo zaraz nam poznikają. Kolejne jajo. To jest złote jajo tym razem. I trochę do tyłu, bo mnie tu kobieta z widłami goni. Pięknie. No i tam mam jeszcze jednego typa. Da się to zrobić oczywiście po naszemu. Wiesz, to już nie jest przypadkiem koniec tych wioskowych meneli.
Jeszcze nie, jeszcze słyszek. A przy okazji, czy coś się tutaj nowego w tej wiosce pojawiło? Raczej nie. Goniłem zupełnie, wiecie co, gdzie można się ich spodziewać. Mamy złote jajo. Nie pamiętam dokładnie, co złote jajo robiło. Equip XM. Golden Chicken A, Complete Resto Health, właśnie. To leczy zdrowie w całości. Bardzo cenna rzecz w takim razie. Umieśćmy sobie tutaj. Ryby oczywiście możemy sprzedać, jeżeli nie chcecie ich. Tam moglibyśmy się wydostać już z tej wioski. Okej, tam jesteś. No, poważnie. Nie spadłeś. Śmiertelny postrzał w jaja. No i oczywiście zostanie coś na szczycie. Dobra, idziemy na górę. Trzeba przejść naokoło. Nie sądzę, żeby nam się tutaj pojawiło. Już powiem wam coś ciekawego do eksplorowania, ale możemy oczywiście sprawdzić sobie tak na próbę. Bo wydaje mi się, że jeżeli już raz sprawdziliśmy daną lokację, to nic nowego w niej się raczej nie odnowi i nie pojawi. Więc tu wszystko jest zrobione. O, mamy jajo kolejne, fajnie. Właśnie mówiłem. Te wszystkie kurki potrafią składać dużą ilość fajnych jajek, które mogą służyć z kolei do leczenia. Gdzie ja teraz powinien się udać? Do kościółka. Okej. No to od razu wjechał do środka, Leon. Ale mamy klucz, który zdobyliśmy w domu tego wielkiego szefa. O, otwórz. Super. No i genialna muzyka oczywiście w środku. My te ryby oczywiście sprzedamy, słuchajcie, nie będziemy ich trzymać. Bo one owszem są fajne do leczenia i tak dalej, ale zajmują niepotrzebnie dużo miejsca. Mamy save'a. Czy tutaj coś jeszcze mogę sobie na przykład zgarnąć? Nope. Tak się zastanawiam, wiecie, czy nie nagrać jeszcze w ogóle Silent Hill'a dwójki, bo ja lubię te stare survival horrory. Czy może, nie wiem, 2005 rok, czy to jest stary survival horror? No na dzień dzisiejszy, 15-letnia gra, to na pewno można by uznać, że jest stara. Ale dla mnie nie. Dla mnie osobiście stare gry to są gry sprzed 2000, czyli to już powiedzmy jest jakiś... O, amunicja do TMP. To są już jakieś, powiedzmy, produkcje rzędu 95. To są stare gry pod DOS-a. O, to ja rozumiem jako stara gra. Natomiast dla was, przynajmniej dla części z was, starą grą może być już gra z 2010 roku, prawda? Której można by nie tknąć palcem. Z czemu nie? Tutaj nie pamiętam, czy jeżeli to zrzucimy, to coś będziemy, czy coś dostaniemy. Te lampy są w patelkach takie po prostu, żeby tutaj wisiały. One są z oliwą. Służą do tego, że jeżeli będą tu przyszli przeciwnicy, to możemy im zrzucić takie coś na głowę. No i mamy znowu kupca, świetnie. A ja bym kałusi. Okej, okay, tak, on nam przypomina cały czas o tych medalionach. Ale za chwilę dojdziemy do tych... O właśnie, mamy te karasie, widzicie? Ja te karasie sobie wszystkie sprzedam. Z tego co mogę. Tak, na pewno sprzedamy mu dodatkowe spinele. Pięknie. Czy my możemy sprzedać rubin? Chyba tak. Zegarek tak samo. To zostawimy i to też zostawimy na pewno. Co możemy kupić? Nic się tak naprawdę nowego nie pojawiło. Możemy sobie kupić TMP i jeszcze, czyli pistolet maszynowy i jeszcze dodatkowo nie rękojeść, tylko tą. Jak to tłumaczyć? Kolbę. Taką specjalną, żeby był mniejszy odrzut. No i możemy sobie, słuchajcie, ulepszyć. Tylko pytanie. Czy ja mam pusty magazynek? Mam. Dobra, to ulepszymy sobie na pewno karabin snajperski, żeby mieć darmowe amunicje. Rifle. I to będzie 6000 na magazynek. I darmowe 7 tak naprawdę pocisków jest w naszym magazynku. Shotguna. Czy ja chcę ulepszać shotguna? Prawdopodobnie nie. Na razie przynajmniej nie.
Później może się oczywiście przydać, ale ja bym wolał go sobie potrzymać aż do zamku, gdzie wymienię na lepszą wersję shotguna. No i handguna to raczej radzę wam nie ruszać zupełnie, bo bardzo szybko go wymienimy za chwilę. No, oczywiście poszedłem w złym kierunku. Yeah, normalka. Powinniśmy pójść tędy. A jak tam moje ekwipunek? Już trochę lepiej widzę. Dobra, słuchajcie, więc to sobie przełóżmy tu. To sobie przełóżmy tu. To sobie też przełożymy. Granaty zostawiamy i to idzie w to miejsce. Ok. No i jesteśmy, moi drodzy, już blisko cmentarza. A na cmentarzu możemy chyba dostać te resztę medalionów. I dzięki niemu będziemy mogli kupić sobie nową broń. Nie jestem pewien, czy będzie właśnie to możliwość kupna. O, tam jest jeszcze przy okazji. Czy będzie to możliwość kupna, czy też szansa na darmową broń. O, amunicja to... O, prawie wlazłem w nie. Strzelmy wszystkie kruki w pierwszej kolejności. Ajeta! Dobra, to na razie to do tyłu. To nie jest dla mnie komfortowe miejsce do walki. Tu jest znacznie lepsze. Pięknie. Tak samo. Idealnie, żeś podlazł. Świetnie. I załatwione. No i brawo. Dobra, nic tam nie zostawili, ale przynajmniej nie wykorzystaliśmy zbyt dużo amunicji na pozbycie się ich. I tak, mamy pierwszy medalion. 8. Potrzebujemy ich jeszcze trochę. I tu jest jakiś domek. No nie jestem pewien, czy tutaj przypadkiem węża nie będzie. Nie. Czasem naprawdę te węże się zdarzają i one mnie osobiście irytują. Weźmy kolejną amunicję do karabinu snajperskiego. Fajnie. Jest tak na pewno to. Na pewno tu. I wiem, że jeszcze kilka z nich będzie trochę dalej. Dobra, więc jeszcze kolejnych przeciwników. Wyjdźmy im naprzeciw, jednym słowem. No, wykupaj. Świetnie. Nie ma tak profesjonalne cięcie po pośladku. Jeżeli traficie mu w rękę, i będzie trzymać ten dynamit, no to wtedy oczywiście skasujecie kolesia na strzał. Ale w praktyce jest to dość trudne do zrobienia. Okej. Trafiłem go w locie. Nie wiem, czy to było więcej szczęścia, czy rozumu. Jednym słowem. Wow, okej. Teraz pytanie. Czy mi się uda zapamiętać 3 insygnie familii? To było tak. Nope. Tak. Tak. Dobra, nie pamiętam właśnie, jakie to za bardzo były te insygnia. Będziesz na to na spokojnie sprawdzić, ale najpierw to ja bym chciał sobie na spokojnie tutaj, wiecie, obczaić wszystkie te medaliony, żeby mieć już spokój. Leon, have you reached the church yet? Well, yeah. Sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her. Hurry.
Okej, okay, super. Tylko, że zobacz, jaki mamy nad sobą w ogóle GPS? Że się tak wyrażę. Ani Gan doskonale wie, gdzie jesteśmy. A, tu jest kolejny medalion, dobra. Bym szukał. To jest też zabawne, wiecie. Okej, okay. Tylko, że tutaj, no właśnie, to się nie da otworzyć. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Cudownie. Bardzo pomocne to było. Na pewno byśmy sami na to nie wpadli, żebyśmy znaleźć coś, co pozwoli nam się dostać do środka. Nie jestem pewien, czy właśnie jeden z medalionów nie był z tyłu. To się da wejść? Nope. Zamknięty z drugiej strony. Ulubiony tekst po prostu z wszystkich chyba rezydentów. It won't watch. It's locked from the other side. O, właśnie o tym mówię, że tutaj pamiętałem, że gdzieś jest też jeden z medalionów. 12 medalionów, brakuje 3. I 3 medaliony powinny być trochę za kościółkiem. Bo spokojnie, to sobie też otworzymy tą zagadką. I może nawet teraz to zrobię, żeby się nie kręcić jakoś specjalnie. Tylko mapę sobie odpalę, bo nie jestem pewien, czy tutaj coś po bokach jeszcze nie było. Nie ma, dobra. No tak, mamy tutaj, jak widzicie, jest MK. Jest... Powiedzmy... Jest SK. Tam jest jeszcze coś. Jest MS i taki jakby V. To są te podwójne groby, które dają nam wskazówkę, jak powinniśmy rozwiązać tą zagadkę. Tak mówiłem, nie jest to nic szczególnie trudnego. Nie, to na pewno się nie umywa do zagadek chociażby z Resident Evil Remake albo z Silent Hilla dwójki chociażby. No tam naprawdę powinien, znaczy z jedynki, Jezus Maria, do dzisiaj wspominam zagadkę z pianinem po prostu i kwasem. Dobra, więc tak, 3 insygnie, 4, teraz tak, teraz powinniśmy mieć MK. Okej, okay, czekajcie, zaraz wpadnę. Super. Teraz może tak. Trójka, żeby zgasić. Nie, miała być 4. Jeszcze raz. Trzy na pewno tu. 4 na górę. No i mamy MK, prawda? Jeszcze raz. Teraz jeszcze raz 3. Teraz 3. Teraz 4. I 4. Super. No i dostaliśmy zielone oko. I to zielone oko chyba możemy z czymś połączyć, z tego co kojarzę. Combine. O właśnie. To możemy sobie takie rzeczy właśnie wkładać do tego skarbu. Bo nic więcej ta zagadka nie była, możemy po prostu na niej sporo zarobić. No i może dlatego też są fajne, że są one opcjonalne i to jest ten plus w sumie. Że jeżeli na przykład nie chcecie tego wykonywać, no to tak naprawdę nie musicie. Trochę nam się kończy amunicja. Jedną rzecz bym sobie jeszcze podmienił. Tak, to zamienimy na to. I tutaj tak. Nie? Pokażę, tutaj nie ma nic. Nope. Hello. No chodź, podejdź do mnie. Nie chcę, żebyś mi tam spadła. Nie? Już nas wykryli. Ale dostaliśmy 800. Dobra, jest tam dwóch ich. Znowu do tyłu. Nie rzucaj we mnie niczym. Chamie jeden. Chodź. Nope. Doskonale.
Też nie spadaj. Dobra. Z nimi to powiem wam, jeszcze się walczy w miarę prosto. Ale później, jak się zaczną ich bardziej trudniejsze formy, no to będą dopiero jazdy. Okej, okay. Przeskocz. Można było ich eliminować, jeżeli ktoś nie chciał, powiedzmy, się babrać. No to można było ich eliminować właśnie na tych przeskokach. Jak oni by skakali, to można strzelać im wtedy w nogę i wtedy, i następnie oni spadają w przepaść. Okej, okay, mamy informację o tym, że został przebudzony jakiś Delago. To będzie jeden z pierwszych bossów. Tutaj. O, i właśnie o tym mówiłem. To jest właśnie, i to jest właśnie to, czego tak naprawdę nie lubię. Zobaczcie, wąż zostawił nam jajo. Bo mogliśmy mieć niestety, ale dość nieprzyjemną sytuację, bo ten wąż by na nas po prostu skoczył. Dobra, tu mamy... A pytanie, czy ja jestem w stanie to... Chcę zrobić tak, żeby zaoszczędzić nabój? Tak, pięknie. Kolejny jest tutaj, na dole, jeżeli kiedyś byście szukali. No bo to można faktycznie go jakoś tak pominąć. No i mamy tam jeszcze jeden. Wspaniale. I mamy, słuchajcie, full. W takim razie wracamy sobie. Ja chyba w ogóle sprzedam też część tych jaj, które znaleźliśmy, bo nie musimy ich wszystkich trzymać. W ogóle co mamy na sprzedaż tak naprawdę? No mamy jaja, 3. Nie potrzebujemy ich na pewno aż tak, aż tyle. Prawdopodobnie jednego flasha sprzedam. Też nie potrzebuję ich aż tylu. Mamy trochę mało amunicji do pistoletu, ale w sumie dzięki czemu zaoszczędziliśmy na amunicji do innych broni. No i sprzedamy naszego handguna. Teraz wracamy sobie na spokojnie do kupca. To jest może jakieś jeszcze fanty? Nope. Doskonale. Welcome. I tak, teraz dostaniemy od niego informację, że mamy właśnie... Że mamy zestrzelone wszystkie medaliony. Screen, don't worry about the money. Aha, okej. Okay. Więc tak, spójrzmy i... A, Punisher, a to nie, Punishera to ja nie chcę. W sumie Punishera to możemy sobie kupić na teraz, bo jest on darmowy. Ale i tak jak się pojawi tak zwany Red Nine, no to będziemy wtedy sobie go używać. I jeszcze zobaczę tylko, bo tak, handgun ma tak 1,847, 1,7310. What are you buying? 47, 1,70 i 10. Firepower 1,1. Handgun natomiast ma 1,0. Różnica pomiędzy nim a Punisherem polega na tym, że Punisher może strzelać przez dwóch przeciwników naraz. Więc dzięki czemu, jeżeli oni są zgrupowani, to dużo obrażeń zadajemy. Ale sprzedamy na pewno handguna. Tak jest. Sprzedamy mu zwykłe jaja. Tego raczej nie potrzebujemy. No, roślinkę sobie jeszcze zostawię. Elegancka maska i zobacz, jak to wzrosło w ogóle. Z 3000 do 10. Bardzo fajnie. Możemy sobie kupić teraz tego Punishera. On jest za darmo, dzięki czemu wiele zyskamy. Świetnie. No i nic raczej więcej z nim robić nie będziemy. Muszę też tak wstawić i przede wszystkim to w ten sposób. Super. Thank you. TMP mógłbym kupić, ale na razie nie, bo będzie problem z tym, z miejscem w ekwipunku. Okej, Punisher. Punisher jest całkiem... Znaczy, to jest dobra broń. Taki podobnych do handguna. Nic rewelacyjnego tak naprawdę. Idziemy na górę. Więc nie jest to, powiedzmy, coś, z czym jakoś specjalnie bym wiązał nadzieję, że jest jakieś wybitne. Nigdy nie używałem, nigdy nie ulepszałem. Zazwyczaj gram tym Red Nine'em. Jest też taka ciekawostka, że jeżeli chyba strzelicie w dzwon, to wybiegnie kilku przeciwników. Będzie trzeba się z nimi trochę pomęczyć.
Martwi mnie to, że zdobywam niewiele amunicji, słuchajcie, do strzelby. Więc tego mogłoby być trochę więcej. Idźmy dalej. Dobra, ty jesteś osamotniony. Się pewnie zmartwisz. Nie udało się jeszcze ciebie zaskoczyć, fajnie. Teraz przeładowanie. Coś zostawiłeś? No, oczywiście, że nie. No po co? I zróbmy mapę. Jestem ciekaw. Tu niedaleko będzie, słuchajcie, safe. Więc... tam się pożegnamy prawdopodobnie. Fantastycznie. A, i tu jest, słuchajcie, to jest fajna miejscówka. Bo jak macie teraz właśnie granat błyskowy chociażby, no to możecie go użyć i zgarniecie dzięki czemu wszystkie fanty z tych kruków. Granat błyskowy jest granatem, który oczywiście oślepia wrogów, ale nie jest powiedziane, że nie może zadać obrażeń. Przeciwko czemu jest śmiertelnie niebezpieczny? Przeciwko pasożytom. No i nawet nam się zwróciło, fajnie. O czym są pasożyty? Są to te istoty, które mieszkają, powiedzmy, w każdym z przeciwników i czasem, zwłaszcza w późniejszej fazie gry, zaczną one już wychodzić jakby na światło dzienne, dzięki czemu przeciwnicy staną się znacznie bardziej niebezpieczni. No i to, powiem wam, już nie jest takie zabawne, bo taki pasożyt potrafi was zdjąć jednym strzałem i no, wcale to, powiedzmy, a wcale miłe może nie być, prawda? No i jeżeli, przypuśćmy, użyjecie wtedy takiego granatu błyskowego, to zasada jest taka, że taki pasożyt ginie od razu od wybuchu takiego granatów. Więc można nimi fajnie sobie skosić, jeżeli macie dużo, na przykład 2-3 takie pasożyty, czy przeciwników uwolnionych jako pasożyty, no to możecie sobie w ten sposób z nimi poradzić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem wam pokazać, poza tymi pieniążkami oczywiście, są te... fajna arena, prawda? I generalnie gigantyczne wrota. Tu oczywiście jest boss, z którym będziemy sobie walczyć, ale trochę później. Na razie zejdźmy sobie niżej, do kupca, zapiszmy grę. Pięknie, kolejna amunicja. No i mamy tutaj, widzicie, kupca. Fajnie, tylko ja jestem jeszcze ciekaw jedną rzecz. Czy w tej lokacji jeszcze będzie coś, powiedzmy, ciekawego, co moglibyśmy uzyskać? Bo możemy przejść patenty. Jakoś za kupca. No i proszę, kolejna amunicja do karabinu snajperskiego. Bardzo fajnie. Zejdźmy sobie jeszcze na dół, zobaczymy, co tutaj jest. No i tutaj, jak widzicie, są tak naprawdę ryby, ale nie ma sensu do nich strzelać, nie jesteśmy w stanie ich pozbierać, więc nie, po prostu nie róbcie tego. Mamy save'a, no i mamy też możliwość, słuchajcie, tutaj posprzedawania kilku fantów. I tak, mamy ten granat błyskowy, który w sumie niedługo może być przydatny. Mamy też jajo, mamy dużo amunicji. Zobaczymy, czy możemy, nie wiem, kupić coś nowego. Chyba nie, nic nowego raczej nie dostaniemy. Potrzebujemy ulepszenia. Możemy teoretycznie ulepszać Punishera. Znaczy mnie to nie interesuje. Mógłbym ulepszyć strzelbę, żeby mi zadawała więcej obrażeń. Technicznie mnie to na razie nie interesuje. Albo generalnie tutaj ten karabin snajperski, ale też mnie to raczej nie interesuje. Przynajmniej na tym etapie gry. Okej, słuchajcie, ja tutaj wam podziękuję za uwagę i do usłyszenia. Jeżeli podobał wam się odcinek, zostawcie proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz i zapraszam serdecznie do następnych materiałów z Resident Evil 4. Się gra osobiście rewelacyjnie i mam nadzieję, że wam się równie dobrze będzie to oglądać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, pa, pa.